Jesteśmy na jednej z auli Akademii Wychowania Fizycznego Białej Podlaskiej. Na razie cisza, spokój, ale już jutro tu będzie głośno i masa ludzi, dlatego że rozpocznie się konferencja. Jaka to konferencja, z czym jest, z czym będzie związana? Tak, to będzie pierwsza konferencja dotycząca zaburzeń gospodarki węglowodanowej. W tym roku będziemy się pochylać w kierunku insulinooporności, dlatego że uważamy, że temat jest bardzo ważny. Konwersja stanu przedcukrzycowego, czyli tego pierwszego etapu zaburzeń gospodarki węglowodanowej do cukrzycy typu drugiego, trwa około 10 lat, więc to od nas zależy, czy ten pierwszy etap zaburzeń gospodarki węglowodanowej rozwinie się już w chorobę, czy też poprzez nasze zmiany nawyków żywieniowych, nawyków stylu życia, będziemy mogli zatrzymać te zaburzenia i dbać o nasze zdrowie. Jeśli mówimy o cukrzycy typu drugiego, a wcześniej właśnie o tych pierwszych objawach zaburzeń gospodarki węglowodanowej, którymi są insulinooporność, stan przedcukrzycowy, to takie zaburzenia, które będziemy obserwować w swoim ciele dzięki swojej uważności. To my możemy poprzez zauważenie swojego stanu zdrowia, typu senności po zjedzonym posiłku, bądź też ciągłemu zmęczeniu, niezależnie od tego, ile godzin śpimy, bądź też braku koncentracji, możemy wtedy, bądź też kolejnymi takimi objawami są takie zmiany skórne. Wszystkie te objawy mówią nam o tym, że warto byłoby spojrzeć na siebie głębiej, chociażby poprzez badania biochemiczne, laboratoryjne, poprzez wsłuchanie się w swój organizm, poprzez otoczenie, czyli właśnie dźwięki i wpływ dźwięków na nasz organizm poprzez aktywność fizyczną. No i oczywiście żywienie, to jako podsumowanie wszystkich naszych działań. Wszystkie działania, czyli taka praca zespołowa, która jest podstawą do tego, aby można było mówić o pracy nad zmianami nawyków stylu życia, bo tylko praca zespołowa, czyli podejście żywieniowe, psychologiczne, poznanie siebie od strony biochemicznej, to właśnie my uczymy albo staramy się uczyć, jak wybierać, dlaczego dany produkt jest korzystny, może wpływać na nasz organizm, bądź też nie. To my poprzez edukację, poprzez pokazanie różnych schematów nakreślamy, ale wiemy też, że każdy z nas jest inny i to nakreślenie nie zawsze jest odpowiednie dla wszystkich. Dlatego praca zespołowa i pełen zespół specjalistów to jest podstawa do prowadzenia zmian, holistycznych zmian, które będą opierać się na naszych wyborach, a nie na przymusie. Zajmujemy się głównie wpływem wysiłku fizycznego na różnego rodzaju wskaźniki biochemiczne. Do tej pory były to badania prowadzone na studentach bardziej. Jest to, można powiedzieć, pierwszy taki projekt, gdzie badania będą prowadzone na kobietach. Głównie grupą badaną będą kobiety w wieku 20-45 lat. Jest to innowacyjny projekt, który nie był wcześniej nigdzie przeprowadzany. W okolicy są to pionierskie badania, działania, oparte oczywiście na własnych doświadczeniach, gdyż sama się borykam z insulinoopornością, a do tego jeszcze z Hashimoto, które bardzo często jest chorobą współistniejącą. Także bardzo się cieszymy, że ten nasz projekt uzyskał finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i z wielką radością ja osobiście będę analizowała te wszystkie wyniki i badania, gdyż jest to działka czy też dziedzina, która dotyczy mnie osobiście.
Projekt Interwencja dietetyczna, muzykoterapia i trening oporowy u kobiet z insulinoopornością dedykowany jest kobietom w wieku 20-45 lat, które mają zdiagnozowaną insulinooporność i tą diagnozę mają poświadczoną zaświadczeniem lekarza prowadzącego. Mogą kontaktować się z nami. Mamy informacje, które zostały zamieszczone w Radiu Biper na naszej stronie internetowej i wśród znajomych te informacje są dostępne również na naszej stronie internetowej, które mówią o tym, że projekt jest dedykowany właśnie kobietom, a interwencja, którą będziemy przeprowadzać, będzie obejmować wskazówki żywieniowe, a różnicującymi elementami będzie trening oporowy i muzykoterapia. Oczywiście, aby poznać wszystkie aspekty życia, należy najpierw ocenić sposób żywienia, czyli to, jak się żywimy, ale też jaki mamy stan odżywienia. W tym projekcie uczestniczą studenci Studenckiego Koła Naukowego Dietetyk i pracownicy naszej uczelni. Projekt został stworzony wraz z panią Iwoną Przybelską i Studenckim Kołem Naukowym. Dostał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i zostaje realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego Białej Podlaskiej. Rozpoczynamy nasz projekt 16 września. Zapisy przedłużamy do 14 września, więc zapraszamy wszystkie chętne kobiety. Informacja dotycząca zapisu, numeru telefonu bądź adresu mailowego znajduje się na naszych stronach informacyjnych bądź też właśnie dzięki współpracy z Radiu Biper. Wydaje mi się, że jest mało badań na temat insulinooporności, wpływu w ogóle wysiłku fizycznego na temat na insulinooporność, na te wszystkie wskaźniki biochemiczne, tak jak glukoza, poziom glukozy, insuliny, czy też hemoglobiny glikowanej, a także na profil lipidowy. Ale również insulinooporność to głównie stan zapalny naszego organizmu i tutaj też będziemy się na tym skupiały, w jaki sposób ten trening oporowy, czy też dieta z niskim indeksem glikemicznym, a także muzykoterapia bardziej wpływa na stres, ale jak te wszystkie interwencje będą właśnie wpływały nam na ten stan zapalny. Oczekiwania nasze są bardzo duże i ambitne, jak wyjdzie w praktyce, to się okaże, ale jesteśmy pełne nadziei. Jest duże zainteresowanie, jeszcze mamy kilka wolnych ostatnich miejsc, także jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwe, bo przyznamy, że na początku się troszkę obawiałyśmy, że nie znajdziemy tyle chętnych kobiet i nie będziemy miały pełnej grupy badanych, ale wszystko się dobrze ułożyło i jeszcze jest, tak jak wspomniałam, kilka wolnych miejsc i zapraszamy serdecznie. 16 września rozpoczynamy pierwszy etap badań, badaniami biochemicznymi, które będą przeprowadzane od godziny 6 do godziny 8. Wszystkie wcześniej zapisane pacjentki będą poproszone o przyjście w wyznaczonych przez nas godzinach. Nasze podejście do pacjentek będzie kompleksowe. Rozpoczynamy od badań biochemicznych, gdzie będzie pobierana krew, a następnie po pobraniu krwi pacjentki będą się udawały na analizę składu ciała. Postaramy się również zmierzyć ciśnienie krwi, a także pacjentki wypełnią ankietę stresu.
po czym kolejno będą losowane na trzy grupy, gdzie jedna z grup będzie poddana treningowi oporowemu, druga z grup będzie poddana muzykoterapii, a trzecia grupa będzie nietrenująca, będzie stanowiła grupę kontrolną i wszystkie te grupy również otrzymają zalecenia diety z niskim indeksem glikemicznym. Wszystkie badania biochemiczne będą darmowe, także uważamy, że są to bardzo korzystne badania, gdzie pacjentki uzyskają kompletną wiedzę na temat własnego stanu zdrowia. Zapraszamy serdecznie.